W tym wideo pokażę Wam 5 dziecinnie prostych technik na to, jak być bardziej produktywnym. Jeżeli więc chcecie mieć więcej czasu, być bardziej zorganizowani lub po prostu chcecie dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Jeżeli szukacie sposobów na bycie bardziej produktywnym, to w internecie znajdziecie ich setki, jeśli nie tysiące. Jest to zarówno dobra, jak i zła wiadomość. Z jednej strony mamy sporo darmowej wiedzy na ten temat, z drugiej mnogość wyborów doprowadza nas do sytuacji, w której stosując 10 technik naraz, nie potrafimy zrobić nic należycie i wracamy do punktu wyjścia. Dlatego też pomyślałem, że pokażę Wam te metody, które spełniają dwa mega ważne warunki. Po pierwsze, naprawdę działają, a po drugie, są banalnie proste. I o ile nie ma się co tłumaczyć z pierwszego podpunktu, ponieważ każdy z Was chce być bardziej produktywnym, o tyle drugi warunek jest wart rozwinięcia. Niektóre z technik na poprawę produktywności są bardzo trudne do realizacji. Musimy ściągać aplikacje, trzymać się ściśle wyznaczonych zasad czy też godzin dnia. A gdy w życiu robi się gorąco i na nasze głowy sypią się gromy, człowiek zapomina o wszystkim i tym samym przegrywa walkę o lepszą wersję samego siebie. Tak, dokładnie, nie przesłyszeliście się. Poprawa własnej produktywności to walka o lepszą, ba, co ja mówię, o stworzenie najlepszej wersji samego siebie. I tak chciałbym, abyście to postrzegali. Tutaj nie chodzi o zdobycie dodatkowych godzin w ciągu doby, czy zrobienie większej ilości zadań. Tutaj chodzi raczej o to, aby na koniec dnia usiąść, popatrzeć w horyzont i powiedzieć do siebie: no, dziś dałeś siebie wszystko. I tak proponuję Wam podchodzić do całego tematu bycia bardziej produktywnym. Dlatego też techniki, które dziś Wam przedstawię, będą dziecinnie proste. Kiedy już powiedzieliśmy sobie kilka słów wstępu, czas przejść do samych metod. Pierwszym sposobem na to, jak być bardziej produktywnym, jest technika 5 sekund. Banalnie prosta technika, która sprawi, że z miejsca zaczniecie robić znacznie więcej rzeczy, które trzeba zrobić. O co w niej chodzi? Otóż człowiek jest istotą, która jest niezwykle ciekawa. Z jednej strony człowiek chce być bardziej produktywnym, chce ćwiczyć, przejść na dietę, czy też się rozwijać. Z drugiej mamy w sobie ciemną stronę mocy. To brat bliźniak naszego rozwojowca, który jest jednak jego całkowitym przeciwieństwem. To on stoi właśnie za naszymi wszystkimi porażkami, za niedotrzymanymi obietnicami i niezrealizowanymi planami. Natura człowieka, a raczej jego mózg, dąży do utrzymania nas w stanie, w którym nic złego nam się nie dzieje. Wszelkie ewentualne zagrożenia i ból są więc traktowane przez niego jako niebezpieczeństwo, stąd też wysyła on sygnały, które sprawiają, że człowiek popada w lenistwo i prokrastynację. Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie. Załóżmy, że chcecie wstać o 5 rano. Nastawiacie więc Wasz budzik i macie mocne postanowienie, że jutro zerwiecie się wraz z pianiem koguta. Kiedy jednak dźwięk budzika wyrywa Was z objęć Morfeusza, Wasz mózg bombarduje Was argumentami, które mają na celu pozostanie w wygodnym łóżku. Nie musisz wstawać, przecież możesz zacząć jutro, pośpi jeszcze te 5 minut, po jakiego grzyba będziesz wstawał? I tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie już? Ta sytuacja powtarza się za każdym razem, kiedy macie zrobić coś, na co nie macie ochoty. Mózg jest prawdziwym geniuszem, jeżeli chodzi o wymówki i nie sposób jest z nim walczyć. Jedynym sposobem na wygraną jest technika 5 sekund. Kiedy w Waszym umyśle pojawi się konstruktywna myśl, że macie coś zrobić, macie dokładnie 5 sekund na wykonanie najmniejszego działania w tym kierunku. Te 5 sekund Wasz mózg nie zdąży wymyśleć zgrabnych pomysłów na odroczenie zadania, a Wy przystąpicie do działania. Kiedy więc wpadnie Wam do głowy myśl, żeby na przykład pobiegać wieczorem, nie czekajcie ani chwili, tylko udajcie się do szafy po spodenki, bluzę i buty i od razu zacznijcie trening. Ta technika wydaje się prostacka i
taka w rzeczywistości jest, ale uwierzcie mi na słowo, jest ona niezwykle potężna. Drugą metodą, która zwiększy diametralnie Waszą produktywność, jest technika 60 sekund. Można połączyć ją z pierwszą techniką i w rezultacie otrzymać zaskakujące wyniki. Technika ta polega na tym, że kiedy macie przed sobą jakieś zadanie, które jest dla Was szczególnie uciążliwe, obiecajcie sobie, że wykonacie je tylko przez minutę, a później skończycie. Wracając do przykładu z bieganiem. Ubierając się na bieg, mówicie sobie, że przebiegniecie tylko 100 metrów albo pobiegacie 5 minut. Chodzi o to, aby podać wartość, która nie stanowi dla Was żadnej przeszkody i wykonacie ją z palcem sami wiecie gdzie. W takim przypadku Wasz sprytny mózg nie włączy systemów alarmowych i nie zacznie bombardować Was setkami obrazów, w których obolali, spoceni i zmęczeni przemierzać będziecie bezkresne ilości kilometrów. Oczywiście, kiedy zaczniecie wykonywać Wasze zadanie, okaże się, że w rzeczywistości nie jest ono aż tak straszne, jak przedstawiała to Wasza wyobraźnia i zamiast 60 sekund czy też 100 metrów wykonacie znacznie więcej pracy. Trzecią techniką, która jest odpowiedzią na pytanie, jak być bardziej produktywnym, jest gra z samym sobą. Weźcie sobie kartkę i długopis i na wieczór spiszcie 5 rzeczy, które macie zrobić na drugi dzień. Nazajutrz, kiedy za każdym razem uda Wam się coś wykonać, skreślacie rzecz z kartki. Jest to bardzo ważne, aby samemu skreślać te rzeczy. Dążymy do skreślenia wszelkich zadań z listy i jeżeli nam się to uda, to po skreśleniu ostatniego zadania zapisujemy literę Z jak zwycięstwo pod kartką, jeżeli się nie uda, P jak przegrana. To kolejna prostacka technika, która jest niezwykle skuteczna. Po pierwsze, kiedy macie zapisane Wasze cele na dany dzień, jesteście bardziej zorganizowani. Po drugie, kiedy skreślacie zadania z listy, czujecie, że zbliżacie się do celu. Zaczynacie wygrywać, panować nad danym dniem i zaczynacie czuć się świetnie. Po jakimś czasie zaczynacie toczyć z samym sobą grę, która jest wręcz uzależniająca. Każde skreślenie zadania przybliża Was do celu, jakim jest zwycięstwo nad samym sobą i otaczającym Was światem. Może wydawać Wam się, że przesadzam, ale gwarantuję Wam, że odczujecie pozytywne skutki tej metody już po pierwszych dniach stosowania. Zresztą, nie macie nic do stracenia. No, chyba że szkoda Wam kawałka kartki i długopisu. Kolejną techniką, która pomoże Wam w tym, jak być bardziej produktywnym, jest wstawanie wcześniej. Wiem, że dla wielu z Was może wydawać się to koszmar, ale prawda jest taka, że o poranku możemy zrobić znacznie więcej rzeczy i wejść w nowy dzień z impetem. Wstajecie rano, kiedy rodzina jeszcze śpi i możecie ze świeżym umysłem podejść do wyzwań dnia. Możecie go zaplanować, możecie wykonać kilka zadań, poćwiczyć, pomedytować lub się pomodlić. Poranki wydłużą Wasz dzień i sprawią, że zaczniecie robić więcej, posiadając tym samym więcej czasu. Jeżeli jednak macie problemy z nauczeniem się wstawania szybciej, to polecam Wam technikę 60 sekund. Wystarczy, że codziennie będziecie się kłaść 60 sekund szybciej i będziecie wstawać 60 sekund wcześniej. Kiedy będziecie konsekwentni, nawet nie obejrzycie się, kiedy po 2 miesiącach będziecie wstawać o godzinę szybciej, nawet tego nie zauważając. Piątą techniką na to, jak być bardziej produktywnym, jest budowanie nawyków. Wracając do poprzedniej techniki ze wstawaniem wcześniej. Jak widzicie, małymi kroczkami możecie zajść bardzo daleko. Budując jednak nawyki, możecie zajść jeszcze dalej. A o ile złe nawyki budujemy bardzo szybko i sprawnie, o tyle te dobre nie przychodzą nam już tak łatwo. Niemniej jednak budowanie nawyków jest najlepszym sposobem na stawanie się najlepszą wersją samego siebie. Jeżeli tylko dacie sobie czas, możecie stać się innymi ludźmi. Na zbudowanie nawyku potrzeba jedynie 30 dni. Warunkiem koniecznym jest jednak konsekwentne budowanie naszego nowego zachowania. Jeżeli na przykład chcecie się więcej uśmiechać, możecie postanowić sobie, że codziennie przez 30 dni uśmiechacie się do 5 nieznajomych osób dziennie. Jeżeli przez ten czas, dzień po dniu, ta sztuka Wam się uda, możecie być pewni, że nowy nawyk zostanie z Wami na stałe. Oczywiście w przypadku, kiedy podczas wprowadzania nawyku nie uda Wam się w którymś dniu dotrzymać słowa, musicie niestety zacząć od początku.
W dzisiejszym wideo poznaliśmy 5 dziecinnie prostych technik na to, jak być bardziej produktywnym. Jestem ciekaw, która technika spodobała Wam się najbardziej. Zostawcie komentarz pod tym wideo. Zróbcie to samo, jeżeli macie pomysł na nowy materiał. Będę bardzo wdzięczny. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.